Praca. Praca towarzyszy ludzkości od początku cywilizacji. Do okresu przemysłowego człowiek wytwarzał w swoim życiu tylko tyle, ile było mu niezbędne do przeżycia, a minimalną nadwyżkę, którą wytwarzał, przejmowali wojownicy i kapłani. Później władcy, królowie i dyktatorzy. Władza stworzyła pojęcie obowiązku, by wpoić swoje interesy ogółowi. W dzisiejszych czasach praca stała się obowiązkiem i człowiek jest wynagradzany za samą cnotę pracowitości, a nie za dobra, które wytwarza, czy usługi, których dokonuje. Ja opieram moją definicję pracy na rozważaniach Bertranda Russella. Jest to filozof, który w jednym ze swoich tekstów Pochwała lenistwa z 1932 roku dzieli pracę na dwie kategorie. Pierwsza polega na przemieszczaniu obiektów w przestrzeni. Druga na wydawaniu poleceń, jak te obiekty przemieszczać. Pierwsza jest nieprzyjemna i źle płatna. Druga jest płatna dużo lepiej i dużo przyjemniejsza. Ta druga potrafi powielać swoje poziomy, pączkując tak, by każdy przełożony miał swojego przełożonego. W ostateczności jest to lud, który przez demokrację wybiera sobie władzę. Russell, żeby zobrazować absurdalność pojęcia pracy w naszych czasach, podaje pewną historię. Wyobraźmy sobie, że istnieje fabryka, w której zespół przepracowujących się robotników, pracujących 8 godzin dziennie, wytwarza szpilki dla całego świata. Pewnego dnia powstaje wynalazek. Szpilki produkuje się 2 razy szybciej. Fabryka w logice dzisiejszej pracuje nadal pełną parą. Szpilek jest za dużo. Fabryka ma straty. Trzeba zwolnić połowę pracowników. Połowa pracowników nadal pracuje, przepracowując się, a połowa jest skazana na bezrobocie. Czy gdyby powstały czas wolny podzielić równo i wszyscy pracowaliby połowę, balans nie zostałby zachowany? Czas wolny. Czas wolny to, co powstaje, to, co powinien posiadać każdy z nas na skutek automatyzacji. To w czasie wolnym odkrywcy, podróżnicy, cała cywilizacja mogła posuwać się dalej. W dobie komputeryzacji każdy człowiek powinien mieć prawo do wolnego czasu. Naukowcy z Oxfordu w 2013 roku przeprowadzili badania, jak zawody są odporne na komputeryzację. Dla obliczenia tych statystyk użyto 3 faktorów. Jednym z nich była inteligencja społeczna, czyli to, jak dany rodzaj pracy wymaga umiejętności rozumienia innych ludzi, empatii, wyczuwania emocji, rozumienia tego, co się dzieje dookoła w społeczeństwie. Kreatywności, czyli umiejętności łączenia i komponowania z różnych abstrakcyjnych elementów nowych, pięknych całości. Oraz percepcja i zdolności manualne, czyli precyzyjne umiejętności, które długo jeszcze nie będą dostępne robotom. I wyobraźcie sobie, że spośród 702 zawodów, które przebadano, 47% zostanie zautomatyzowana w ciągu dekady lub dwóch. Oczywiście w pierwszej kolejności będą to telemarketerzy, kucharze, modelki czy modele, ale warto myśleć o zawodzie przyszłości jako czymś wyjątkowym, czego może jeszcze nie znamy. Moi rodzice, którzy odnieśli sukces, tak jak i ich znajomi, w potransformacyjnej Polsce, bardzo ciężką pracą, życzyli tej pracy również i takiego życia mi i mojemu pokoleniu. Ja nie zgadzałem się z tym, że praca ma być nadrzędną wartością w życiu.
I w roku 2013 musiałem zrewidować moją drogę, która przez sekcję dwujęzyczną, czyli 9 godzin języka francuskiego w tygodniu, za co ostatecznie jestem bardzo wdzięczny, bo język poszerza horyzonty i pozwala poznawać nowych ludzi, maturę i studia architektury i urbanistyki, zmusiło mnie to wszystko do tego, żeby na nowo poszukać wartości w życiu, na których będę mógł bazować i które będą mi wytyczały szlak, tak by praca nie była tą wartością, przez którą się definiuję i która kreuje moje aspiracje. I tak na pewno ważnym momentem było również działanie moich rodziców, czyli zaprowadzenie mnie na rysunek do pani Kowalskiej. Miałem wtedy 7 lat. Pani Kowalska wraz z mężem, Bogusława Kowalska, zaprojektowała meble Kowalskich, meblościankę, którą kojarzą na pewno wasi rodzice i dziadkowie. Następnie, będąc jeszcze w przedszkolu, poszedłem do gromady zuchowej i stałem się harcerzem. To też moment w życiu, kiedy dużo się bawiłem, ale też przez tą zabawę dużo na pewno się nauczyłem takich praktycznych umiejętności dnia codziennego. Będąc w Marcinku, byłem w samorządzie. Myślę, że te 4 lata pozwoliły mi nauczyć się, jak pracować w grupie, a ostatecznie jak być jej liderem. Komputerem, dzięki któremu miałem dostać się na architekturę, urbanistykę, poszedłem do klubu. Miał dobrą kartę graficzną, więc dzięki niemu mogłem wyświetlać wizualizacje i projekcje do muzyki i koncertów. Zaraz po maturze założyłem kolektyw View razem z Janem Ankiersteinem. To dzięki niemu mogę mówić, że nie pracuję. Zaraz po studiach, a właściwie na końcu architektury, pracowałem dla Malta Festiwalu. Tam poznałem mojego pierwszego superszefa, Paulinę Tarnawską. To bardzo ważne w drodze odejścia od pracy. Na Festiwalu Malta w 2014 roku spotkałem moją narzeczoną od grudnia zeszłego roku i dzięki niej na pewno też zmieniłem podejście do pracy. Paulina jest tancerką w Polskim Teatrze Tańca i od 8 roku życia tańczy codziennie 4 lub 8 godzin. Później studiowałem na intermediach, wróciłem na studia, również na Uniwersytet Artystyczny, bo tam studiowałem pierwotnie. Intermedia to taki kierunek sztuki, który nie zajmuje się ekspresją talentów twórczych artysty. Nie chodzi tutaj o obraz czy rzeźbę, ale myśli bardziej o emocjach, które dane dzieło wywołuje. Także chodzi o ten moment, kiedy widz spotyka się z dziełem bądź z daną sytuacją performance i zmienia się coś w jego życiu, jakieś emocje w nim występują. A od stycznia zeszłego roku razem z Andrzejem Pakułą tworzę pawilon, nowe miejsce kultury w Poznaniu między Starym Rynkiem a kontenerami w Starym Korycie Warty. Ulica Ewangelicka 1, zapraszam. View, czyli coś, co założyłem w 2011 z Janem Ankiersteinem, a teraz tworzę z Arkiem Zubem i Grzegorzem Leszczyńskim. Jest to kolektyw, który zajmuje się projektowaniem doświadczeń. Dzięki różnym nowoczesnym technologiom i metodom pracy, jak na przykład mapping, czyli wyświetlanie projekcji na obiektach w przestrzeni, projekcji, które są animacjami komputerowymi, które pozwalają osiągnąć barokową iluzję. Także przedmioty mogą płonąć bądź zalewać się wodą. Oczywiście my w naszej pracy staramy się tak połączyć mapping z na przykład choreografią czy scenografią, by ta narracja razem tworzyła niezapomniane chwile dla widzów, marek czy naszych klientów. Na czym zbudowane jest View? Każdy z nas spędził wiele godzin w internecie. Przerobiliśmy setki godzin tutoriali, czyli takich instruktażowych filmów, jak radzić sobie z technologią czy programami komputerowymi i zachęcam was, żebyście również szukali tam wiedzy, bo bycie na bieżąco w konkretnych forach z konkretnych dziedzin, forach w sensie forum internetowych, daje prawdziwą wiedzę w dzisiejszych czasach. Ważne było to, że każdy z nas miał samorozwój, że każdy z nas miał pasję do rozwijania siebie i dzięki wiedzy w internecie mógł osiągać kolejne poziomy profesjonalizmu.
Bardzo ważne w View jest zespół. Bardzo ważne jest to, że razem tworzymy coś więcej. Że każdy z osobna wnosi do zespołu swoje talenty i dzięki zespołowi one potrafią stworzyć coś w rzeczywistości. Dzięki zespołowi mamy wpływ na rzeczywistość. Ważnym też dla mnie jest pojęcie instytucji. Dlatego, że uważam, że dzięki nowym instytucjom, które możemy wspólnie stworzyć, czyli takim zespołom, które godzą się na pewne zasady i zapisują je w formie regulaminów czy statutów, a później przestrzegają tych zasad, możemy odmienić świat, w którym żyjemy. Jesteśmy otoczeni przez wiele instytucji, ale to te instytucje, które będą łączyły prawdziwie ludzi z pasją i będą szukały nowych wartości poza pracą, pozwolą przetrwać ludziom. Ważny jest dobry szef. Ja poznałem taką osobę właśnie na Festiwalu Malta i to dzięki systematycznej pracy z taką osobą można się nauczyć o tym, jak pracować, jak tworzyć zespół, czy jak rozwiązywać konflikty w zespole. Obecnie myślę o mojej pracy jak o zarządzaniu emocjami, motywacją. Przez to, że staramy się pracować poza pojęciem pracy, w to, co robimy, wkładamy dużo emocji. Jest to napędzane pasją. I ważne jest, by lider wyczuwał konflikty, które jeszcze nie powstały, tak, by mógł odpowiednio kierując zainteresowanie współpracowników, osiągać pewne efekty, nie pracując. Ważne jest to, by kreatywnie bawiąc się, czyli robiąc to, co lubimy, dzielić się również systematycznie i solidarnie pracą. Dlatego, że zawsze pojawią się momenty, kiedy trzeba włożyć dużo wysiłku. Ważne jest wtedy, by być razem. Dzięki tej pracy osiągamy synergię talentów i kompetencji. Synergia to takie działanie, które nie jest ani dodawaniem, ani mnożeniem, ale pozwala zmultiplikować te talenty, które posiadamy. Razem osiągamy innowacje dzięki technologii i dzięki tej naszej grupowej pracy opartej na nowych wartościach możemy zaproponować coś, czego jeszcze nie było. Oczywiście nie postuluję całkowitego odrzucenia pracy. Praca to ważny element życia każdego człowieka. Na świecie nadal jest wiele nierówności i krzywd, także jest lekcja domowa, którą trzeba odrobić. Ale jeżeli wszyscy będziemy szukać tych wartości poza pracą, to nadejdzie dzień, kiedy będziemy mogli się bawić już wszyscy. Zrewidujmy to, ile jest nam naprawdę potrzebne, dlatego że otaczający nas świat i kapitalizm popędzają nas w konsumpcji. Jeżeli skupimy się na tym, czego nam naprawdę trzeba, to nie będziemy musieli pracować. Także do czego prowadzi taka filozofia? Oprócz obsługi dużych festiwali z muzyką elektroniczną, czy współpracy z gwiazdami hip-hopu, takimi jak Taco Hemingway, Quebona Fide, czy Fish M.A.D., jesteśmy zapraszani przez różne instytucje do świętowania i uroczystości. Dzięki temu mogliśmy na przykład otworzyć Bałtyk na Kaponierze.